trwa drugi dzień szczytu klimatycznego To Get Air, podczas którego rozmawiamy o środowisku i o tym, jak możemy zatroszczyć się o nasz klimat. Niezbędne do tego są inwestycje, a także innowacyjne rozwiązania. I właśnie o tych rozwiązaniach innowacyjnych będę rozmawiać z moim Państwa gościem, którym jest pani Katarzyna Jodko-Piórecka, koordynatorka grupy badawczej Zielona Niskoemisyjna Gospodarka w sieci badawczej Łukasiewicz. Dzień dobry. Bardzo ważna jest rola uniwersytetów, a także instytutów badawczych w wdrażaniu tych innowacyjnych technologii ze względu na to, że właśnie takie instytuty czy uniwersytety mają to zaplecze, jeśli chodzi o prowadzenie badań. Tam jest, to jest miejsce, centrum, gdzie są naukowcy, a także są możliwości, perspektywy i pieniądze, które są do tego niezbędne. Tak też jest i w przypadku Państwa tutaj Instytutu Sieci Badawczej. W takim razie jakbyśmy mogli powiedzieć, nad jakimi rozwiązaniami Państwo teraz pracują, jak właśnie żebyśmy mogli tutaj podkreślić to znaczenie. Oczywiście. Bardzo ważne jest to, żeby stworzyć innowacyjne rozwiązania. Przede wszystkim muszą być badacze, którzy mają potencjał, którzy są w stanie wymyślić nowe rozwiązania, które potem mogą być transferowane do przemysłu. W sieci badawczej Łukasiewicz mamy 22 instytuty, które pracują razem. I celem naszych działań jest stworzenie takich rozwiązań technologicznych, które mają potencjał wdrożeniowy. Chcemy być jak najbliżej biznesu. W związku z tym mamy specjalne takie okienko kontaktu dla biznesu. Jest to system wyzwań Łukasiewicza, poprzez który każde przedsiębiorstwo może wrzucić do nas zapytanie technologiczne, które potem jest propagowane wewnątrz sieci, w naszym intranecie, trafia do wszystkich naukowców i mam tutaj olbrzymi potencjał. Pracuje u nas 4,5 tysiąca naukowców zajmujących się różnymi dziedzinami. Instytuty mieszczą się w całej Polsce i przy czym to wejście dla przedsiębiorców jest jedno, po to, żeby oni nie musieli szukać po stronach internetowych, identyfikować tego specjalisty. My już tym mapowaniem kompetencji wewnątrz naszej sieci zajmujemy się sami, żeby zaproponować najbardziej optymalne rozwiązanie dla przemysłu. Bo podkreślmy, Państwo odpowiadają na realne potrzeby gospodarki i na realne potrzeby rynku. To nie są badania prowadzone dla tworzenia kolejnych opracowań naukowych, tak? Tylko to ma przełożenie na rzeczywistość. Ale też chciałabym zapytać w tym kontekście o innowacyjność Polski. Czy Polska jest państwem innowacyjnym? Mam tutaj na myśli pracowników, którzy są doceniani przez także zagraniczne firmy, ale również jeśli chodzi o przedsiębiorstwa, o firmy, czy one też również są innowacyjne? Jak to w naszym kraju wygląda? Więc Polska na pewno ma bardzo duży potencjał osobowy. Mamy bardzo dobrze wyedukowane kadry, zwłaszcza w tych kierunkach technicznych, inżynierskich, w dziedzinie nauk ścisłych. I nasi absolwenci naszych uczelni znajdują zatrudnienie zarówno w Polsce, jak i za granicą. Wręcz bym powiedziała, że mamy wręcz taki odpływ wykwalifikowanej kadry za granicę i musimy bardzo pilnować, żeby utrzymać tą atrakcyjność miejsc pracy w Polsce, żeby Polacy pracowali jednak na rzecz naszej gospodarki. I bardzo ważne tutaj też są jak najszersze kontakty z innymi państwami, żeby te badania, które tworzymy, te rozwiązania, były wartościowe też w skali międzynarodowej, czyli żeby też wiedzieć, co jest tworzone w innych krajach, jakie są aktualne rozwiązania technologiczne, żeby zawsze porównywać się do najlepszych. I tutaj w ramach Łukasiewicza my bardzo promujemy, kiedy nasze instytuty wchodzą w partnerstwa międzynarodowe, kiedy składają projekty w konsorcjach międzynarodowych po to, żeby pracować ramię w ramię z najlepszymi. Promujemy też wymianę kadry, staże zagraniczne po to, żeby ci nasi naukowcy naprawdę pracowali ramię w ramię z naukowcami z najlepszych europejskich i światowych uniwersytetów. A mamy jakiś pomysł na to, jak zatrzymać tych polskich pracowników? No bo to jest ogromny kapitał ludzki, który chcielibyśmy, aby ci pracownicy, doświadczona kadra, jednak pracowała na rzecz rozwoju naszej gospodarki, a nie tej zagranicznej. To jest też duże wyzwanie, myślę, obecnych czasów. Znaczy, ja bym powiedziała, że tutaj są dwa takie obszary, które my staramy się zagospodarować w Łukasiewiczu. Pierwszym obszarem jest zwrócenie się ku tym najmłodszym osobom, które dopiero co kończą swoją edukację na poziomie szkoły średniej. Próbujemy tutaj wyłowić największe talenty, pojawiając się na finałach olimpiad przedmiotowych, na olimpiadzie fizycznej, matematycznej, informatycznej, biologicznej, chemicznej, ponieważ to są obszary działań, w których w Łukasiewiczu mamy kompetencje. I my proponujemy tym najlepszym polskim uczniom, tym wybitnym jednostkom, od samego początku proponujemy zatrudnienie w Łukasiewiczu przy pracy, przy projektach naukowych, po to, żeby tego wybijającego się młodego człowieka zachęcić do tego, że on już w wieku 18-19 lat może do nas przyjść i może pracować wspólnie z nami ramię w ramię, żeby się doskonalić. I to jest taka zachęta, żeby on po prostu został. Nie mamy nic przeciwko wyjazdom za granicą, czyli ja uważam, że jeżeli ktoś chce studiować za granicą na najlepszych światowych uczelniach, to jest
oczywiście świetne, tylko ważne jest to, żeby albo potem go móc z powrotem do Polski ściągnąć, albo zachęcić go do współpracy, bo to, że będziemy mieć też ambasadorów na innych uczelniach w innych krajach, którzy będą z nami współpracować, tworzyć konsorcja, to też jest olbrzymia wartość. I tą drugą grupę również definiujemy i poszukujemy. Próbujemy mapować polską diasporę naukową za granicą. Rokrocznie organizujemy konferencje z Polonią w tym celu, żeby tych ludzi zaprosić do paneli, żeby się z nimi spotkać, żeby oni poznali nas. I corocznie efektem takiej konferencji są wspólne nawiązane współprace i składane projekty międzynarodowe, głównie o pieniądze, na przykład z Horyzontu Europa, po to, żeby wspólnie realizować projekty pomiędzy Łukasiewiczem a polskimi naukowcami pracującymi w topowych światowych uczelniach. Ta współpraca jest podstawą i wymiana informacji, ale właśnie tak jak Pani powiedziała, bardzo ważne jest to, aby zachęcić tych młodych ludzi do tego, żeby zostać w Polsce, ponieważ tutaj są i perspektywy na zatrudnienia, a także no, można samemu coś wnieść w jakiś swój wkład w rozwój gospodarki swojego kraju. Także dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję ślicznie.